Cześć wszystkim. Dzisiaj o tym, jak zrobić taki prosty koszyczek. Na pewno przyda się każdej z Was. Ja potrzebuję taki w zasadzie na moje kosmetyki, o które są ciągłe kłótnie. Pewnie Wasze też gdzieś tam się walają. Dzięki temu, że będziemy go robić sami, możemy zrobić rozmiar naprawdę, na jakim nam zależy. A jednocześnie oszczędzamy trochę pieniędzy. Możemy wybrać kolor, na jakim nam zależy. I co? Aha, jego wykonanie jest naprawdę tak proste, że każdy go zrobi. No nic, no. Nie mam co więcej powiedzieć, więc po prostu zacznijmy. Ja będę używać włóczki takiej ciemno-szarej oraz no, takiej złotej do rozjaśnienia tylko i wyłącznie. Dlatego to połączę. Będę używać szydełka numer 5. Szydełka numer 5. Bo taką mam też włóczkę. To jest puchaty kotek. Jak się nie mylę. Nie mylę się raczej na pewno. Dobra, zaczynamy od spodu. A spód. No to wiadomo, musimy zrobić kwadrat, prostokąt. Lub też koło, zależy na czym nam zależy. Ja będę robić kwadratowy, trochę większy od tego, który mam. Więc trudno mi złapać to, bo to ta mała włóczka trochę. Ok. Zaczynamy od oczek łańcuszka. Robimy tyle oczek łańcuszka, na ile gruby lub szeroki lub długi ma być nasz koszyk. Musimy w miarę mocno ściągać. Sobie przymierzę do tamtego, bo chcę odrobinę większy. Jeszcze trochę. Zadam jeszcze 5. 2, 3, 4, 5, 6. Dobra, ja będę już zadowolona. I teraz słupkami zwykłymi obrabiamy ten nasz łańcuszek cały czas, rząd po rzędzie, aż powstanie nam ten spód, czyli ten kwadrat, prostokąt lub cokolwiek będziecie robić. Każdy rząd zaczynając od oczka do góry i od wbicia się zaraz w pierwsze oczko od szydełka. Teraz to pokażę. Chociaż jeszcze trochę mam do końca, więc pokażę, jak będziemy robić każdy rząd i potem zobaczymy się po wykonaniu całego spodu. Ok, i teraz jak będziemy zaczynać każdy rząd? Oczko do góry, obracamy i wbijamy się w pierwsze oczko od naszego szydełka, robiąc oczko zwykłe. I tak kontynuujemy do momentu, kiedy otrzymamy ten nasz spód. Kwadrat, prostokąt, w zależności od tego, jak sobie założyłyście. Mój prostokąt jest już gotowy. Użyjemy sobie jeszcze wsówkę. W zasadzie nie musimy zakończyć każdego rzędu. Ale nawet jeśli nie będziemy go zakończać, to warto by było, bo teraz będziemy robić wysokość tego koszyczka, warto by było sobie zaznaczyć, w którym rogu żeśmy zaczęli. I ja tak zrobię. Zaznaczę sobie ten róg. A co teraz robimy? No nic innego, po prostu będziemy jechać dookoła, bez dodawania żadnych dodatkowych oczek do góry. Tymi naszymi słupkami zwykłymi. Cały czas dookoła, na rogach po jednym, z lewej i prawej strony, więc tak naprawdę ja zaraz to wytłumaczę. Zaraz będę przy rogu.
tu, ok. Tu mamy tą nitkę i fajnie by było ją sobie gdzieś tu schować. Ok, jestem w ostatnim oczku. Wbijam się w ostatnie oczko jeszcze raz. Nie tylko w tym pierwszym rzędzie robimy to. Czyli tu jest nasz róg i to jest nasza prawa, a to jest nasza lewa strona. I każda z tych stron musi mieć jedno oczko. Więc wychodzi na to, że w to ostatnie oczko przy rogu, czyli to oczko narożne, wbijamy się dwa razy. A potem już kontynuujemy dookoła, tak jak do tej pory. I kontynuujemy tyle tych rzędów, o jaką wysokość nam chodzi, tak? Bo teraz budujemy już te boki. I widzimy się po... Nie trzeba zakończyć rzędów. Tutaj zaczęliśmy robić te boki cały czas dookoła, tylko musimy pamiętać o tym, że w tym momencie musimy je skończyć. A potem pokażę Wam jeszcze, jak zrobić wygodne tam rączki do ewentualnego przenoszenia, jeśli ktoś będzie chciał, a jeśli nie, no to w zasadzie to będzie już koniec naszej robótki. Więc widzimy się, jak już zakończymy tą naszą wysokość. Standardowo zabrakło mi włóczki, ale tak to jest, jak się robi z resztówek. No ale mniej więcej wysokość tego koszyczka jest akurat taka, jak na jakiej mi zależy. Teraz pokażę Wam, jak zrobić jakby uchwytę. Można zrobić po prostu pasek, czego, no to jest bardzo proste. Może nie będę tego pokazywać, pokażę ten drugi sposób, który też jest prosty i który będzie polegał trochę na czymś innym, czyli po prostu za chwilę to zrobię oczywiście, ale tak jakby tutaj no, w tym momencie zrobię takie miejsce na tak jakby wkładanie palców i na przykład ściągnięcie tego koszyka. Dobra, zmieniam sobie tylko włóczkę, dodam ciemny brąz, w tym słońcu nie widać, czy to jest ciemny, tylko jasny się robi. No i zaraz mówię, jak to będziemy robić. Czyli dodam ten kolor i zrobię jeden rząd tym brązowym i dopiero potem, żeby to miało jakieś ręce i nogi i ładnie wyglądało. Dobrze, obrobiłam sobie ten jeden rząd. I teraz za pomocą wsuwek, żeby łatwiej Wam to wytłumaczyć, zaznaczam sobie, tutaj oczywiście musimy sobie na chwilę tak zgiąć, za chwilę będziemy to jeszcze robić, żeby ten koszyk był sztywny. Zaznaczamy sobie, jak duży chcemy mieć ten otwór. Jeszcze nawet o jedno oczko. I tak, no nie wiem, myślę, że dotąd. Liczymy, ile jest oczek pomiędzy dwoma szydełkami, znaczy, pomiędzy dwoma wsówkami. I mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć, jedna wsówka, sześć, druga wsówka, siedem. Więc teraz kontynuujemy słupki zwykłe, aż do pierwszej wsówki. Kiedy jesteśmy przy pierwszej, to wyciągamy ją, robiąc oczko zwykłe. I teraz tyle, ile było po środku, czyli raz, dwa, cztery, pięć. Pięć oczek do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Następnie wyciągamy drugą wsówkę. I w miejsce, gdzie ta wsówka była, wbijamy się, robiąc oczko zwykłe. Tak samo, to będzie taki otwór. Jeśli ktoś chce większy, to wiadomo, że zrobi większy. Tak samo zaznaczamy drugą stronę naszego koszyka.
i widzimy się przy początku, bo tą stronę robimy dokładnie tak samo. I potem powiem jeszcze dwie rzeczy. Jestem teraz w miejscu, gdzie zrobiłam pierwszy mój uchwyt. Z drugiej strony zrobiłam dwa razy większy, czyli na 10 oczek, żeby Wam pokazać. I teraz jestem w tym oczku, który jest zaraz bezpośrednio przed tym łańcuszkiem, który robiłyśmy. I teraz tu było 5 oczek łańcuszka, więc w to duże oczko wbijam się 5 razy. Słupkami zwykłymi. 4 i 5. A następnie już kontynuuję. I tak do samego końca. W ten sposób to nam się usztywni. I teraz tak. Możemy zakończyć na tym rzędzie, który zrobimy teraz. Czyli, że tutaj będzie tylko jeden. A możemy dorobić jeszcze jeden. Wtedy ten nasz uchwyt będzie trochę większe. Dobra, więc zdecydujemy się, czy robimy jeszcze jeden rząd dodatkowo, czy już zakończamy. I widzimy się, jak już wszyscy będą mieli zakończony ten koszyczek. Pokażę, jak zrobić te boki, żeby one nie były sztywne i żeby one nam się nie zapadały. Żeby usztywnić te boki, będzie nam potrzebna igła z jakąś włóczką. Ja użyję do tego tej brązowej, której używałam przed chwilą. I już Wam pokażę, jak to zrobić. Wbijamy się od środka, przebijając się w jakimś rogu. Następnie łapiemy sobie ten róg mniej więcej w coś takiego. I tą naszą włóczką jakimś tam stylem zszywamy te dwa boki ze sobą. Tak. Tak. I zszywamy tak wszystkie cztery boki i za chwilę pokażę Wam, co z tego wynikło.